Dobra, jest takie coś. Chodzi o ten nieszczęsny finał z 2003 roku, kiedy walczyłem z Rufinem MC i do ostatniego momentu ważyły się losy zwycięstwa. Tutaj na dwoje babka wróżyła. Już po moim wejściu byłem przekonany, że wygrałem pierwsze WBW. To naprawdę już było o włos. Nie ma takiego obecnie, który by mi się śpił po nocach. Zupełnie nie zajmowałem sobie tym wszystkim twardego dysku, tak? Nie obciążałem sobie tym procesora. To, co było na bitwie, było na bitwie i takie życie, tak? Zazwyczaj to takie rzeczy na świeżo, tam po bitwie gdzieś pamiętam, ale już mi się potem nie śnią po nocach, że tak powiem. No i właśnie, ten włos. Rufin, kończąc swoje wejście, to już była chyba ostatnia jego próba, zdjął czapkę zimową, w której wtedy zwykł się pokazywać. Całe WBW miał takie afro gęste, a na finał ogolił głowę na łyso i nawinął coś w stylu: a teraz mógłbym przysiąc, zobacz procent, jest ci pewnie łyso, i zdjął tą czapkę. I wszyscy padli ze śmiechu łącznie ze mną, bo nikt się nie spodziewał, że będzie miał łysą pałę pod czapką. No i właśnie to przesądziło, że to Rufin został zwycięzcą pierwszego WBW. I faktycznie długo nie mogłem się z tym pogodzić, ale nie jestem ani zły na Rufina, ani sam punch o łysej głowie przecież nie jest niczym traumatycznym. Po prostu do dziś nie mogę wyjść z podziwu dla mojego kolegi. Generalnie ta retoryka młodszego brata i starszego brata w wykonaniu Muflona to było coś, co mnie łamało na bitwach na pewno i nie potrafiłem jakoś z tego dobrze wybrnąć. Ale nie było żadnego takiego pojedynczego wersu, który by za mną chodził. Raczej to ja rozdawałem takie wersy innym. Byliśmy wszyscy przyzwyczajeni. Tetris do grania w Tetrisa, dolar do dolarów, duże P do dużych literek, procent do procentów, ja do mojej rudości. I tak naprawdę każdy z nas dostawał każdego dnia, w każdej walce problematyczne puncze. I do dzisiaj się zastanawiam, co ja w takiej sytuacji mogłem zrobić, gdybym wiedział. I nie wiem. Znów to może jest wynik tego, że w momencie, kiedy ja wchodziłem na freestyle'ową scenę, to w ogóle rejestrowanie w formie audio, wideo, bitew było czymś zupełnie nowym, tak? Nie wiem, w którym roku powstał YouTube. To jest chyba najważniejsze i to buduje freestyle, że wygrywali ci, którzy mieli na super punchline, super odpowiedź. No ja tego jakoś super nie miałem, starałem się jak mogłem, ale to budziło i budzi, podejrzewam, do dziś największy szacunek, jeżeli ktoś potrafi się załapać na taką super myśl, która odpowie, bo jak wiadomo, jeden punchline jest fajny, ale najfajniej jest, kiedy pada jeden punchline z jednej strony i jeszcze gorętszy punchline z drugiej strony. Rzeczą, z którą się chwilę musiałem przegryźć, była porażka z Pogzem. W finale 2005, doszliśmy do finału, mój uczeń i tak dalej, i tak dalej. Ominąłem temat w związku z emocjami i tak dalej. To się zdarza, jak widać. Wy się trzymajcie tematu, wszyscy freestyle'owcy, jeśli tak trzeba. 2005, 14 lutego 2005 powstał YouTube, więc moje mistrzostwo na WBW jest starsze niż YouTube. Dziękuję Państwu.